Prezes Kaczyński powiedział, ważne słowa, musimy jeszcze bardziej wiele uczynić, by nasze społeczeństwo, nasz naród był zwarty. Co to znaczy zwarty, prawda? To znaczy nierozwarty. To znaczy, że jak coś tam, nie? To my wszyscy razem ten, tego i już, nie? No, chodzi o to, że jakby ktoś komuś z nas nasikał do piwa. Nie no, do piwa może nie, bo to nie zauważysz. Ale na przykład do wódki, to my wszyscy zwieramy się i wypijamy to piwo w formie wódki razem z ofiarą. Prawda? Tacy musimy być. Tak, bo na razie, jak twierdzą dążący do zwarcia społeczeństwa, jesteśmy kondominium rusko-niemieckim pod zarządem postkomunistyczno-żydowskim. No tak nie może być. Co zatem należy zrobić, by zewrzeć? Odpowiedź dał senator Bierecki. Cytuję. Nie ustaniemy, dopóki nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej. Jacy nie są godni należeć? To ci, którzy nie chcą zwierać, prawda? To ci, którzy nie dość, że sikają do narodowego kieliszka wódki, to jeszcze nie chcą jej wspólnie wypić. To ci, którzy nie chcą pracować dla idei, jak marszałek Senatu za 20 tysięcy miesięcznie. Jak oczyścić Polskę z takich jednostek? Trzeba ich z Polski po prostu wypierdzielić. Albo zabić. No, może nie wszystkich, nie? Ale tak dla przykładu z 5 milionów. Wtedy reszta pozbędzie się wątpliwości, że trzeba się zewrzeć. Zwieracze całej Polski, zwierajcie się.